Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Dzisiejszy materiał w ramach takiego update'u na temat planów i pomysłów związanych z dalszym funkcjonowaniem kanału. Witam przede wszystkim serdecznie stałych bywalców i projektu Infinitus i Gwiezdne Wrota Odrodzenie, czyli osób, które tutaj właśnie na tym kanale zagościły i bywają. Otóż mam dzisiaj do Was pytania również. Będzie to taki materiał interaktywny troszeczkę, ponieważ chcę się zorientować, ile tutaj jest nadal aktywnych osób, które nie tylko subskrybują kanał, ale jeszcze na niego zaglądają. Zdaję sobie sprawę, że mieliśmy tutaj kilka miesięcy przerwy, natomiast w tym momencie znowu jakaś twórcza, kreatywna energia. Nosi mnie i, i sprawia, że po prostu mam ochotę coś nowego nagrać, natomiast nie wiem, nie jestem jeszcze pewien w jakiej formie, nie jestem jeszcze pewien co konkretnie, dlatego postanowiłem nagrać taki materiał, który będzie troszeczkę otwartym topikiem, otwartym tematem, gdzie będziecie mogli się wypowiedzieć, gdzie będziecie mogli po prostu coś skomentować. Będziecie mogli zaproponować również to, co uważacie. Za najcenniejsze, za najbardziej wartościowe. No i właśnie, co uważacie za najbardziej wartościowe? To jest pytanie pierwsze. Z rzeczy, które pojawiały się do tej pory na kanale, w przeszłości mieliśmy takie dyskusje nagrywane, później również materiały, cykl poświęcony psychotronice przede wszystkim, który tam zacząłem nagrywać. Jest tego kilka odcinków takich solowych. Również pojawiały się tutaj materiały, które bywały komentarzem do jakichś aktualnych wydarzeń. No cóż, w tym momencie mamy sprawę uchodźców, i szczerze powiedziawszy, powstrzymuję się jak mogę od tego, żeby po prostu nie nagrywać, nie komentować nic na ten temat, ponieważ jest to temat tak eksploatowany i tak emocjonalny, że troszeczkę po prostu myślę, że warto się do tego zdystansować, chociaż oczywiście nie do końca, ponieważ. Jednak jest to też moment, w którym trzeba zacząć działać i troszeczkę, no właśnie, wystąpić może z szeregu czasami. Ale to właśnie jest kolejny taki temat, który tutaj się krystalizuje. Nie chciałem robić z tego kanału miejsca, gdzie będą jakieś takie tematy zupełnie oderwane od. Od jego pierwotnej tematyki, czyli właśnie od rozwoju osobistego, tematyki parapsychologicznej. No, nie chciałem tutaj robić takich politycznych rzeczy i nawet tych być może stricte ważnych dla społeczeństwa, ale związanych z tym takim całym kotłowaniem się emocji, które teraz występuje. Więc również pytanie do Was: czy chcielibyście, żeby takie komentarze się pojawiały? Czy to jest miejsce ku temu? Czy to jest Waszym zdaniem potrzebne, aby właśnie w takich miejscach jak ten kanał takie komentarze się pojawiały? Czy też z którejś z tych dziedzin, które wcześniej wymieniłem i które na kanale były realizowane, czy uważacie, że któraś z tych dziedzin jest szczególnie potrzebna, szczególnie ciekawa, szczególnie chcielibyście więcej materiałów? Zapraszam do wpisywania tych swoich opinii w komentarzach. Ja w tym momencie, właśnie pod tym filmikiem, otwieram y, możliwość komentowania i oceniania filmu. To jest jedna też z rzeczy, które, nad których zmianą się zacząłem zastanawiać teraz, z czasem. Co prawda, może trochę późno, natomiast y, powiem Wam, jak to, jak to z mojej strony wygląda. Otóż, wydaje mi się, że y, przez długi czas y, podej podejrzewam, że się to specjalnie nie zmieniło. Tematy ezoteryczne były takimi tematami, które przyciągały bardzo, bardzo zróżnicowanych ludzi i bardzo różne reakcje wywoływały. Niestety, patrząc w internecie, który, który jest takim miejscem no, do pewnego stopnia anonimowym, wyzwalały częstokroć, mi się wydaje, komentarze, które nie były na specjalnie wysokim poziomie. Albo na przykład komentarze w wielu miejscach wykorzystywano do tego, żeby po prostu bezwstydnie się reklamować i promować jakieś tam swoje idee. No cóż, dlatego też właśnie na naszym kanale brak możliwości komentowania i brak możliwości oceniania. Chciałem, aby to zresztą nie tylko ja, ale również osoby, z którymi tutaj te materiały żeśmy pierwotnie wspólnie realizowali, chcieliśmy. Zrobić takie miejsce, które będzie po prostu miejscem do posłuchania, do powiedzmy, odbioru tych, tych wszystkich przemyśleń, natomiast niekoniecznie miejsce, w którym powinny się właśnie kotłować te wszystkie opinie, te wszystkie ścierające się światopoglądy i tak dalej, co się wielokrotnie właśnie w innych miejscach, na innych serwisach, na innych kanałach pojawiało i co nie do końca, szczerze powiedziawszy, mi się podobało. Natomiast być może czas na zmianę, być może warto będzie odblokować czy na tym kanale, czy być może rozważam jeszcze alternatywę, rozważam możliwość założenia czegoś nowego. Być może trzeba zrobić takie miejsce bardziej interaktywne, być może miejsce, gdzie można oceniać te filmy. Przy czym z tym ocenianiem również, tak dla Waszej informacji, o ile się nie orientujecie, pod filmikami na YouTube zazwyczaj jest możliwość kliknięcia łapki w górę lub w dół. To jest niebagatelnie nie ważne, ponieważ filmiki, które mają łapki w górę klikane, czyli są oceniane pozytywnie, po prostu są wyżej promowane i e, gdzieś tam się wybijają na YouTube. Natomiast filmiki, które mają oceny negatywne, e, z kolei, bardzo e, mają dużą szansę, że e, zostaną właśnie gdzieś tam utopione w pewnym sensie i po prostu będą gdzieś tam niżej w tej wyszukiwarce. Dlatego już samo to jest dość istotne, bo niektórzy w internecie zauważyłem, głosują na zasadzie podobało mi się, nie podobało mi się, albo na przykład wręcz nie zgadzam się z opinią, to głosuję na nie, pomimo że materiał jest sam w sobie ok, więc też takie rzeczy zawsze budzą moje jakieś takie. Wątpliwości, kiedy to poruszamy się w strefie tematów, w których jest bardzo dużo różnych opinii, bardzo dużo różnych emocji, stąd też właśnie do tej pory brak możliwości tutaj oceniania. Być może to jest błąd logistyczny, błąd taktyczny z mojej strony. Być może to jest coś, co powinno, na co powinienem być bardziej otwarty. Więc również zapytuję tu się Was, jak również właśnie te komentarze, które. Nigdy mi się nie podobało, kiedy w serwisach internetowych, w tematyce właśnie rozwojowej, czy ezoterycznej, czy parapsychologicznej, pojawiały się komentarze, które były nie tyle merytoryczne, bo merytoryczne komentarze są bezcenne, są bardzo ważne. Natomiast pojawiały się komentarze, które były bezpośrednio jakimś tam ujściem czyichś emocji związanych z tematem i po prostu takie, no, mało, mało wynoszące, a, a dużo gdzieś tam wzburzające, że tak to ujmę delikatnie, jak również właśnie kwestia tych komentarzy, które po prostu stanowiły rodzaj promowania czegoś tam. Takie rzeczy oczywiście na niektórych serwisach się banuje, kasuje takie komentarze, natomiast Często po prostu jest to bardzo dużo pracy żeby to wszystko nadzorować i żeby utrzymywać jakąś tam przejrzystość i poziom komentarzy zresztą sami wiecie jak to bywa na przykład na takim onecie na którym ja już od dłuższego czasu też zrezygnowałem z bywania, ale komentarze onetowe przecież są e, słynne i słabne ze względu na właśnie swoją e, totalną bzdurność i, i poziom e, samego dna Ewentualnie w porywach bywają zabawne, bo ich twórcy często prześcigają się w sarkastycznych różnych komentarzach do, do danego tekstu i do danej sytuacji. Także kwestia gustu, ale tutaj dzielę się z Wami moim takim podejściem, moimi jakby założeniami, przemyśleniami, żebyście wiedzieli, dlaczego tak, a nie inaczej jednocześnie daję wam możliwość tutaj przynajmniej jednorazowo teraz wypowiedzieć się. Również służyć to otwarcie tutaj tego komentowania w tym filmiku ma służyć ma temu, aby zobaczyć ilu was jest nadal aktywnych, nadal słuchających, nadal wpadających na kanał, żebym wiedział też na ile jest warto kanał reaktywować w takiej formie w jakiej był. No, jest tutaj ponad 1500 subskrypcji, co jest moim zdaniem no bardzo już takim przyjemnym widokiem. Tym bardziej, że wiele z tych subskrypcji doszło tutaj z czasem, w momencie, kiedy kanał był już bardzo mało aktywny, a jednak ludzie, którzy tutaj zaglądają, słuchają, odsłuchali te audycje, no, stwierdzili, że jednak jest to na tyle ciekawe, że subskrypcje dali i czekają być może właśnie na kolejne materiały. Dlatego też pomyślałem, że warto zrobić taką sondę. Warto tak sprawdzić, kto tutaj siedzi, co myśli o tym wszystkim, czego poszukuje, czego chciałby więcej, jak się zapatruje na te sprawy. Dlatego zachęcam, zachęcam, żebyście wykorzystali ten moment, właśnie ten materiał, na to, żeby tutaj skomentować. Ja wiem, że również w przypadku. Generalnie internetu nie tylko kanałów YouTubeowych, ale kanałów YouTubeowych chociażby. procent komentujących i jakby wypowiadających się często jest dużo, dużo, dużo mniejszy niż tak naprawdę ilość słuchaczy. Często jest tak, że nie wszyscy po prostu korzystają z tej możliwości wypowiedzenia się, Ale w tym wypadku myślę, że warto z tego skorzystać warto pokazać, chociażby pokazać, że się jest. Zresztą, y, możecie też to zrobić poprzez zwykłe kliknięcie łapki w górę pod filmikiem, właśnie w ramach tego systemu oceniania. Jeżeli dacie łapkę w górę, to znaczy, że ogólnie jesteście zainteresowani, nawet jeżeli nie piszecie czegoś szerszego. No, jeżeli klikniecie łapkę w dół, to też będzie to dla mnie sygnał, y, że, ten, y, że być może to nie jest. Y, Dobre rozwiązanie, odblokowywanie tego wszystkiego, więc zobaczymy, po prostu zobaczymy. Ja w tym momencie mam dużą ochotę na nagrywanie nowych materiałów, na zrealizowanie czegoś nowego, natomiast mocno się zastanawiam, czy dotychczasowa forma i czy to miejsce to jest właśnie to, co chcę dalej kontynuować, chociaż tutaj myślę o tych 1500 subskrypcji, myślę, że to jest taki. Już też dobry punkt wyjściowy, żeby, żeby cokolwiek dalej z tym robić, dlatego też mocno się nad tym zastanawiam, ale też yy, myślę sobie, że potrzeba jest czegoś nowego. Ja jeszcze nie wiem do, do końca, co to jest, to coś nowego, natomiast mam takie wrażenie, że należy, yy, że chciałbym po prostu w jakąś nową formę to ubrać, w jakiejś nowej formie to zacząć realizować, być może na troszeczkę jakimś wyższym poziomie e, jakiegoś profesjonalizmu. No sam nie wiem, co by to miało jeszcze być, natomiast e, wiem, że e, zaczyna coś kiełkować, wiem, że e, zaczyna pojawiać się po prostu e, w mojej głowie myśl, aby, aby po prostu wrócić do tego działania, e, wrócić do jakiegoś nagrywania, wrócić do dzielenia się e, z Wami różnymi przemyśleniami, Wiedzą, informacjami, obserwacjami dotyczącymi otaczającego nas świata. Także bardzo tutaj liczę na Wasze również pomysły, Wasze inwencje. Być może Wy macie taki jakiś pomysł, i słuchając tych audycji, słuchając tego kanału, słuchając mnie, być może przychodzi Wam do głowy coś, co Waszym zdaniem byłoby fajne. Fajnie by było, gdyby coś takiego zrealizować, żeby coś takiego było. Więc to jest też moment na to, żebyście wy mogli zaproponować coś. Ja tutaj się zamieniam w tym momencie w słuch, zamieniam się po prostu w słuchacza, z gadacza. Więc teraz czas na Was. Zapraszam do komentowania. Jeżeli tych komentarzy pojawi się dostatecznie dużo, albo po prostu nawet pojawi się jeden, który będzie jakimś genialnym pomysłem, to może naprawdę ożywić sytuację. Być może tutaj zaczną się pojawiać znowu nowe rzeczy, ale co to będzie, kiedy to będzie? Nawet jeżeli pojawi się jakiś nowy pomysł na alternatywne miejsce, ponieważ być może nowa forma będzie też jakby wymagała troszeczkę takiego restartu, ale jeżeli tak się stanie, również na tym kanale wszystko, wszystkiego się dowiecie, wszelkiego rodzaju informacje na ten temat tutaj Wam również przekażę, tak, także po prostu myślę o Was jako o osobach, które przez długi czas słuchały właśnie audycji projektu Infinitus, które są tutaj ze mną od dłuższego czasu, lubią te materiały, interesują się tym, co tutaj jest mówione na kanale. No cóż, nie chcę przeciągać, zatem to będzie na tyle. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia i czekam na Wasze komentarze. Cześć!